Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a szło za nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do niego mnóstwo wielkie na wieść o jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży! Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Widzimy wielu ludzi potrzebujących. Nie szukają oni kogokolwiek, kto odpowiedziałby na ich potrzeby, na ich pytania i głody. Oni szukają Jezusa. I wielkie czyny, jakich dokonywał Jezus, to uzdrowienia, wypędzanie złych duchów, wskrzeszanie, karmienie chlebem, głoszenie słowa. Zobaczmy, że ludzie w tych czasach też tego potrzebują. Potrzebują odnowy duchowej, potrzebują radzenia sobie z osobowym złem. Tego potrzebuje człowiek bez względu na czas istnienia świata. Ważne jest dla nas zdrowie ciała, wolność od tego, co nieczyste, powrót do życia w nadziei, odejście od postawy zniechęcenia, marazmu, ciągłych rozczarowań. Potrzebujemy chleba, lecz on zaspokaja jedynie głód fizyczny. Na wszystkie inne głody człowieka jest Słowo Pańskie i Eucharystia. Warto i trzeba o tym pamiętać. Jezus był ściskany przez ludzi ze wszystkich stron. Jak niezwykłe jest parcie w stronę Jezusa. Ci, którzy to czynili, mieli pełną świadomość tego, czego od Niego chcą. Gdy niewiele chcemy, niewiele też od Boga otrzymujemy. My często nie mamy pragnień wobec Boga. My mamy mnóstwo pragnień wobec ludzi, z którymi żyjemy, od których jesteśmy zależni. A może być i tak, że wydaje się nam, iż wszystko lub bardzo wiele daje nam świat, w którym żyjemy. I dopiero sytuacje dramatyczne w naszym życiu powodują przebudzenie i dostrzegamy, że nie jesteśmy przy tych osobach, przy których powinniśmy być. Nie jesteśmy zaangażowani w przeżywanie tych wartości, które dają odczucie głębokiej wartości życia. Potrzeba dotknięcia Jezusa jest potrzebą czułości, ciepła, bezpieczeństwa. Takie odczucia leczą, ponieważ są wyrazem miłości. My stajemy się chorymi, gdy nie czujemy, by ktoś nas kochał. Szukając miłości u innych, często wpadamy w jej namiastki, gdyż chcemy natychmiastowego odczucia i zaspokojenia. I to jest błąd. Wyzwolenie się z błądzenia łączy się z koniecznością przyjścia do Jezusa i nalegania na Niego w swoich sprawach. Zobaczmy, że w tej sytuacji nieustępliwość jest cnotą, gdy prosimy o dary umożliwiające wierność Panu Bogu. Jakie są moje pragnienia wobec Jezusa? O co ja Jego proszę? Czy te moje pragnienia są spójne z tym, co On rzeczywiście chce mi dać?